Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Wiara dobrowolnym przeświadczeniem o prawdzie Bożego objawienia. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 17 kwietnia 1985 roku. Oryginalność wiary wyraża się w jej charakterze istotowo nadprzyrodzonym, który pochodzi z łaski Bożej oraz z darów Ducha Świętego. W parze z tym należy stwierdzić, że wiara posiada swą autentyczną ludzką oryginalność. Znajdujemy w niej bowiem wszystkie cechy rozumowego przekonania o prawdzie zawartej w Bożym objawieniu. Takie przekonanie czy też przeświadczenie odpowiada najściślej godności osoby, rozumnej i wolnej ludzkiej istoty. W dokumentach Soboru Watykańskiego II sporo światła rzuca na tę sprawę Deklaracja o wolności religijnej zaczynająca się od słów dignitatis humane, czytamy tam między innymi. Jednym z zasadniczych punktów nauki katolickiej, zawartym w Słowie Bożym i nieustannie głoszonym przez Ojców, jest zdanie, że człowiek powinien dobrowolnie odpowiedzieć Bogu wiarą, nikogo więc wbrew jego woli nie wolno do przyjęcia jego wiary przymuszać. Z własnej swej bowiem natury akt wiary ma charakter dobrowolny, gdyż człowiek, odkupiony przez Chrystusa Zbawiciela i powołany przez Jezusa Chrystusa do przybranego synostwa, może siebie oddać objawiającemu się Bogu tylko wtedy, jeśli pociągany przez Ojca okazuje Bogu rozumne i wolne posłuszeństwo wiary. Z całą więc istotą wiary jest jak najpełniej zgodne aby w sprawach religijnych wykluczony był jakikolwiek rodzaj przymusu ze strony ludzi. Bóg wzywa ludzi, aby mu służyli w duchu i prawdzie. Wezwanie takie wiąże ich w sumieniu, ale nie zmusza. Zważa on bowiem na godność osoby ludzkiej przez siebie stworzonej, która powinna kierować się własnym rozeznaniem i korzystać z wolności. W najwyższym stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie. I tu dokument soborowy ilustruje, w jaki sposób Chrystus starał się wzbudzić i utwierdzić wiarę słuchaczy, wykluczając wszelki przymus. Ostatecznie dał świadectwo prawdzie swojej Ewangelii przez krzyż i zmartwychwstanie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Królestwo Jego umacnia się przez dawanie świadectwa prawdzie i słuchanie prawdy, a wzrasta miłością przez którą Chrystus wywyższony na krzyżu ludzi do siebie pociągnął. I taki też sposób przekonywania o prawdzie Ewangelii Chrystus przekazał apostołom. Dzięki temu właśnie wiara, to co wyrażamy słowem, wierze, posiada oprócz boskiej równocześnie swą ludzką autentyczność i oryginalność. Jest ona przekonaniem i przeświadczeniem o prawdzie objawienia, opartym na akcie wolnej woli. Ta strukturalna dobrowolność wiary nie oznacza żadną miarą dobrowolności wierzenia, czyli postawy zasadniczego indyferentyzmu. Oznacza tylko, że człowiek wezwany jest, by odpowiedzieć na zaproszenie i dar Boga wolnym przylgnięciem całej swej osoby. Tenże sam dokument soborowy, poświęcony sprawie wolności religijnej, uwydatnia bardzo wyraźnie, że wiara jest sprawą sumienia. Z racji godności swojej, wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, czyli istotami wyposażonymi w rozum i wolną wolę, a tym samym w osobistą odpowiedzialność, nagleni są własną swą naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy. To jest właśnie zasadniczy argument za prawem do wolności religijnej oraz zasadnicza racja, w świetle której wolność ta ma być prawidłowo rozumiana i przestrzegana w życiu społecznym. Jeśli chodzi o osobiste decyzje, każdy ma obowiązek, a stąd też i prawo szukania prawdy w dziedzinie religijnej, aby przez użycie właściwych środków urobił sobie roztropnie słuszny i prawdziwy sąd sumienia. Prawdy zaś trzeba szukać w sposób zgodny z godnością osoby ludzkiej i z jej naturą społeczną, to znaczy przez swobodne badanie przy pomocy magisterium, czyli nauczania, przez wymianę myśli i dialog, przez co jedni drugim wykładają prawdę, jaką znaleźli, albo sądzą, że znaleźli, aby nawzajem pomóc sobie w szukaniu prawdy. Skoro zaś prawda została poznana, należy mocno przy niej trwać osobistym przeświadczeniem. W słowach tych znajdujemy bardzo wnikliwą charakterystykę naszego wierze jako aktu głęboko ludzkiego, odpowiadającego osobowej godności człowieka. Odpowiedniość ta wyraża się poprzez stosunek do prawdy oraz wewnętrzną wolność i odpowiedzialną świadomość wierzącego podmiotu. Pośrednio także powyższe stwierdzenia, zaczerpnięte z Deklaracji o wolności religijnej. Wskazują na to, jak doniosła jest systematyczna katecheza, zarówno przez to, że umożliwia poznanie prawdy o planie miłości Bożej zawartej w objawieniu, jak też dlatego, że pomaga trwać przy tejże prawdzie, skoro została ona już poznana i przyjęta przez wiarę. Od szeregu spotkań środowych nasze rozważania skupiają się na słowie wierze. Co znaczy to słowo wierze, które wypowiadamy tyle razy, zwłaszcza na początku składu apostolskiego? Poprzednim razem mówiliśmy o charakterze nadprzyrodzonym aktu wiary. Jest on dziełem łaski Bożej działającej w człowieku, owocem darów Ducha Świętego. Dziś natomiast zwracamy uwagę na szczególnie ludzki wymiar i charakter tego samego aktu wiary. Mianowicie jest on aktem świadomym i dobrowolnym. Aktem rozumnym i wolnym, odpowiadającym naturze i godności osobowej człowieka. I Bóg tylko takiego aktu wiary od człowieka oczekuje i żąda. Świadczy o tym całe objawienie Boże, świadczy o tym całe postępowanie Chrystusa, który odwoływał się do wiary swoich słuchaczy, swoich uczniów, i odwołuje się nadal do wiary swoich słuchaczy i swoich uczniów, słuchaczy i uczniów Ewangelii. Pozostawiając jednak całkowitą wolność człowiekowi w odpowiedzeniu na prawdę, która przez niego przychodzi do nas w objawieniu. Oczywiście ta wolność nie oznacza indyferentyzmu religijnego, oznacza ona równocześnie odpowiedzialność. Człowiek w ogóle jest odpowiedzialny za prawdę, jest odpowiedzialny za to, żeby jej szukać, a kiedy ją znajduje, żeby ją przyjąć, żeby do niej przylgnąć. I to samo odnosi się przede wszystkim do prawdy religijnej zawartej w objawieniu chrześcijańskim. W tym znaczeniu akt wiary jest aktem rozumnym i wolnym. O takim akcie wiary mówi cała tradycja. W szczególności mówi o nim nauka Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza w dokumencie o wolności religijnej. Tłumaczy tam, jak należy rozumieć wolność religijną, jaki jest właściwy charakter aktu wiary na czym polega jego rozumność i wolność. Starajmy się o to, ażeby nasza wiara była właśnie taka, aby była z jednej strony dojrzała poprzez łaskę, z drugiej strony dojrzała po ludzku. Te dwie strony się spotykają, ponieważ łaska Boża nie niszczy w nas natury, ale właśnie ją wezwala i uszlachetnia. To się najbardziej przejawia w ludzkiej dojrzałości naszej wiary. Módlmy się o taką wiarę dla nas samych, dla naszych bliskich, dla wszystkich naszych rodaków. Żyjemy w epoce szczególnej próby wiary, ale także szczególnego dojrzewania wiary. Niech ona właśnie w ten sposób dojrzewa w każdym z nas i w całej naszej polskiej wspólnocie. adveniat regnum tuum fiat voluntas tua si cum in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis de vita nostra si nostri vitimus De vitoribus nostri Et ne nos induca In tentazione, Sed libera nos amare